17 września, sobota z Ewangelii Świętego Łukasza. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Przepiękna jest ta dzisiejsza przypowieść, ta dzisiejsza Ewangelia, która mówi nam o ziarnie, które rzuca siewca. O łaskach, o słowie, które rzuca Bóg na glebę mojego serca. No właśnie, czy ta moja gleba mojego serca to jest gleba żyzna, w której to ziarno znajdzie swoje miejsce, w którym się zakorzeni, w którym rzeczywiście wyda piękny owoc? Czy może jest to serce gdzieś tam zagłuszone, gdzieś tam zarośla, krzaki, chwasty i nie pozwolą temu ziarnu, w jaki sposób ono gdzieś tam zakiełkuje, zakorzeni się, ale nie wyda owocu. A może jest to serce, które jest kamieniste, skalne, które w ogóle odrzuci to Słowo Boże. My tacy jesteśmy. To ta dzisiejsza Ewangelia jest właśnie takim porównaniem do tego wszystkiego. Obyśmy zawsze byli taką żyzną glebą, abyśmy umieli otworzyć się na słowo Pana Boga, przyjąć to słowo Boże do swojego serca, pozwolić temu słowu zakorzenić się i wydać owoce. Oczywiście my często gdzieś jesteśmy tacy, żebyśmy chcieli już, ad hoc, w tym momencie, teraz, niech to się stanie. My często gdzieś tak traktujemy tego Pana Boga, który daje nam jakąś tam łaskę, otrzymujemy łaskę od Boga, błogosławieństwo, żeby to się tu, teraz, w tym momencie wydarzyło. Nie, to potrzeba właśnie. Tak jak z tym ziarnem, że przychodzi czas, kiedy ono musiało umrzeć, zakorzenić się, wydać owoc. Tak samo z tymi łaskami od Pana Boga. One gdzieś tam w nas powoli dorastają, one gdzieś tam budują w sobie tę moc, tą siłę. My mamy wspierać to naszą modlitwą, tak jak pielęgnujemy, troszczymy się o coś, co posadzimy, podlewamy, pielęgnujemy, żeby chwastem nie zarosło, często gdzieś tam nawozimy. Ze słowem Pana Boga, z Jego łaskami jest podobnie. My mamy pielęgnować, my coś otrzymujemy od Boga, bo otrzymujemy. Bóg daje wszystkim równo, ale my mamy zatroszczyć się poprzez naszą modlitwę, życie sakramentalne, rozważanie Słowa Bożego, adorację, Eucharystię. To są te momenty, w których my pomagamy wzrastać. I na owoce czekajmy. One lada chwila, lada moment pojawią się w naszym życiu. Na otwarcie się na Słowo Boże, na otwarcie się na Boże łaski, na Bożą miłość. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.